Dzień dobry, minęła godzina 11, rzecz o biznesie, Paweł Rożyński, zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj pan Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie. Dużo ostatnio mówi się o nowych technologiach, można by długo wymieniać ich nazwy, ale proszę powiedzieć, które pana zdaniem mogą mieć największe znaczenie, których najbardziej wyczekuje obecnie rynek? No cóż, no, po takiej fali tak zwanej cyfryzacji przedsiębiorstw, to się dzisiaj stało już taką de facto normą i każda firma ma jakąś strategię w tym zakresie. Kolejnym takim trendem, który bardzo silnie widać na rynku również w Polsce, to jest tak zwana ta chmura, czyli możliwość korzystania z zasobów, które znajdują się gdzieś tam w cyberprzestrzeni, implementowania tam swoich aplikacji, swoich danych, bez konieczności być może budowania tego w zakresie własnego przedsiębiorstwa. I ten trend bardzo, bardzo mocno teraz następuje, widzimy go bardzo mocno i on naprawdę powoduje duże zmiany i duże pozytywne możliwości w tym, jak firmy realizują swój biznes. I to jest ten taki trend, który bym powiedział dzisiaj występuje w sposób taki bardzo intensywny. Natomiast na horyzoncie pojawiają się nowe rzeczy, których dzisiaj już widzimy pewne symptomy, zaczątki i one, nie ulega wątpliwości, też dotrą i spowodują duże zmiany, dużą rewolucję. Jednym takim trendem to jest trend internetu wszechrzeczy albo internetu rzeczy, z angielska IoT. To jest coś, o czym mówi się od dosyć dawna, natomiast dzisiaj zaczynamy widzieć pierwsze implementacje, pierwsze elementy tego, które występują i rzeczywiście zmieniają to, w jaki sposób przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. Więc internet wszechrzeczy, szczególnie, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z fenomenem 5G, czyli w przestrzeni bezprzewodowej będziemy mieli dostęp do dużo większych przepustowości, dużo mniejszych opóźnień, dużo większych możliwości i to razem z internetem wszechrzeczy pewnie spowoduje duże, duże zmiany. Kolejnym takim trendem, który widzimy, to jest ten trend big data, dużej ilości danych, możliwości korzystania z tych danych w wielu miejscach przedsiębiorstwa. Te dane będą również dostępne dzięki wspomnianemu wcześniej internetowi wszechrzeczy i to spowoduje, że w oparciu o te dane będzie można podejmować dużo, dużo bardziej wyrafinowane decyzje biznesowe, lepiej prowadzić biznes, budować swoją przewagę konkurencyjną. I kolejnym taką rzeczą, którą też bardzo dużo widzimy, to jest ta tak zwana sztuczna inteligencja, artificial intelligence. Też coś, o czym słyszy się od bardzo, bardzo dawna, natomiast dzisiaj dzięki nowym możliwościom technologicznym to coraz bardziej wchodzi i to wchodzi zarówno w kontekście tego, jak budowany jest software, jak software podejmuje pewne decyzje dla użytkownika, ale również coraz częściej widzimy to w takiej formule bardzo namacalnej, związanej z robotyzacją, z jakimiś urządzeniami fizycznymi, które mają wstrzykniętą tą sztuczną inteligencję i one no, też nam pomogą lepiej prowadzić biznes i generalnie lepiej funkcjonować w tym nowym świecie. Mhm. Także to są te rzeczy, które niewątpliwie widzimy. Jedne już są, drugie powiedzmy są za rogiem, ale niewątpliwie się wydarzą. No tak, ale mamy tutaj do czynienia z całą gamą nowych technologii. Niektóre są już bardziej zaawansowanym poziomie wprowadzania implementacji na mniejszym. Natomiast na pewno w związku z tym, i czy można postawić taką tezę, nastają dla producentów rozwiązań IT, takich jak właśnie wy, Cisco, świetne czasy, no bo dużo, dużo różnych technologii się pojawia, trzeba je wprowadzać. Mhm. Wie pan co, to jest ciekawe pytanie i ja bym powiedział, że tutaj szklanka jest trochę do połowy pełna, do połowy pusta, tak? To dobrze się wyraziłem, mam nadzieję. To jest tak, że z jednej strony ma pan rację, czasy ogólnie są dobre, no bo pojawiają się coraz to nowe, kolejne nowe pomysły, nowe możliwości, które dają takim firmom jak moja, czy tego typu jak moja, ogólnie firmom IT, no, pożywkę do tego, żeby dalej się rozwijać i żeby dalej funkcjonować. Z drugiej strony ten rynek IT jednak bardzo, bardzo się zmienia.
bardzo dynamicznie są tworzone nowe możliwości. Klienci mają dużo większe wymagania, klienci inaczej patrzą na IT, klienci mogą inaczej konsumować to IT i to też powoduje pewne zagrożenia, czyli z jednej strony jest wiele przykładów firm, które mają duży sukces, rozwijają się i działają, z drugiej strony jest też sporo przykładów firm, które jakoś tam w tym nowym świecie się nie do końca odnajdują. No bo ten rynek jest bardzo konkurencyjny, prawda, wciąż i... Bo ten rynek jest, jest też... Bo ten rynek jest bardzo konkurencyjny. Klienci no, mają coraz to nowe wymagania. Rzeczywiście każde rozwiązanie może być dostarczone przez konkurencyjne firmy, a wręcz może być dostarczone na wiele innych sposobów. Jednak ta innowacyjność i te nowe trendy powodują, że bez przerwy pojawiają się nowi gracze, którzy wymyślają coś nowego i jakby redefiniują to, co się dzieje. No takie znane wszystkim przykłady jak Facebook, Google czy troszeczkę później Facebook, no parę lat temu tych firm w ogóle nie było. Dzisiaj to są gracze, którzy no, można powiedzieć, mają wielki wpływ na rzeczywistość, na nas otaczającą. Ja bym powiedział coś takiego, że wiele tak zwanych firm tradycyjnych w świecie IT to jest 20-30 lat, to nie są setki lat, takich firm jak Cisco, wiele firm tego typu no jednak musi bardzo uważać i mieć wielką staranność, żeby tą swoją strategię redefiniować, tak żeby na tym rynku IT istnieć i dlatego ja bardzo jestem, powiem szczerze, dumny z mojej firmy, z firmy Cisco Systems, że moja firma na przestrzeni tych ostatnich 20-30 lat jest na tym rynku, jakby szczyci się tym, że rozumiemy te zmiany, te nowe trendy w rynku. W sposób ciągły próbujemy redefiniować naszą strategię, naszą tożsamość, tak żeby na tym rynku IT istnieć. I powiem szczerze, takich przykładów nie jest wiele. Jakbyśmy tak się zastanowili, to jest kilka, może kilkanaście firm, które na przestrzeni ostatnich 20-30 lat są, trwają na tym rynku i klienci widzą no, wartość, którą im staramy się dostarczyć. Państwo działacie na rynku dostawców sieciowych, ale też w obszarze cyberbezpieczeństwa i to jest też bardzo, bardzo ważna, bardzo ważny segment działalności, bardzo, bardzo ważna branża, bo nowe technologie oczywiście wprowadzane wiążą się pewnie z nowymi niebezpieczeństwami, które się pojawiają. I proszę powiedzieć, czy w związku z tym, że czy jesteście Państwo, firmy IT, są w stanie zapewnić bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy niemal codziennie słyszymy o jakichś nowych wdrożeniach, nowych technologiach? Tak, tak. Ja jestem optymistą. Ja jestem dużym optymistą. Z natury jestem optymistą i w tym temacie też jestem optymistą. Może powiem tak. Rzeczywiście to, co się stało na przestrzeni ostatnich kilku lat w kontekście bezpieczeństwa, było dosyć niepokojące. Tak? Coraz częściej słyszeliśmy o atakach, które miały duży negatywny wpływ albo na dużą rzeszę użytkowników, albo na konkretne firmy, na konkretne branże. Mało tego, słyszymy nie do końca potwierdzane informacje, że nawet na poziomie państw, tak zwanych służb, następują jakieś ataki, próby wpłynięcia na to, co się dzieje w innym kraju. Więc to jest coś bardzo, bardzo poważnego. Warto też powiedzieć o tym, że dostępność do technologii, które umożliwiają atak, też jest dużo prostsza. To nie jest tak jak kiedyś, że trzeba było być naprawdę super fachowcem o złych intencjach, który jakoś tam włamywał się do tych systemów. Dzisiaj pewne rzeczy, można ściągnąć sobie pewne złe rzeczy z odpowiednich miejsc i dokonać wiele, wiele złego. Więc jakby no takie były fakty na przestrzeni ostatnich kilku lat. Natomiast to, co warto powiedzieć, to tak. Po pierwsze, postępu nie zatrzymamy. Tak, możliwości, które daje technologia, są tak wielkie, że one zawsze przeważą ewentualne zagrożenia. No, samochód też nie jest w zasadzie bardzo niebezpiecznym, jak się tak nad tym zastanowić, wynalazkiem, a jednak no, nikomu nie przyjdzie do głowy, że nie będziemy używać samochodów. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że świadomość dotycząca bezpieczeństwa bardzo wzrosła i tutaj muszę naprawdę pogratulować i podziękować naszym klientom, nie tylko tym, którzy zajmują się technologią, ale również tym, którzy prowadzą biznes, że no to trzeba patrzeć na to bezpieczeństwo, trzeba to bezpieczeństwo implementować i trzeba
wydawać pieniądze na to. Ale to rozumiem, że ta świadomość wzrosła, ale czy ona już jest, no można powiedzieć, powszechna, tak? Ja bym powiedział tak, że ja bym zaryzykował może takie twierdzenie, że ta świadomość jest powszechna. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj zrobili sondę wśród jakichś tam ludzi, którzy prowadzą biznes od wielkich firm do małych firm, to każdy by powiedział, że tak, tak, no, trzeba coś z tym zrobić. Pytanie, czy oni, czy wszyscy implementują to, co implementować powinni, to odpowiedź jest, no nie, nie wszyscy, ale ta fala ruszyła. I jestem przekonany, że wcześniej czy później nastąpi ta duża implementacja systemów bezpieczeństwa. Trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, tak może, żebyśmy skończyli ten temat, że warto powiedzieć, że rynek producentów bezpieczeństwa, zabezpieczeń jest rynkiem stosunkowo młodym. Tak? Tak na poważnie to zaczęło się dziać od kilku lat. Legislacja, tworzenie prawa, tworzenie pewnych wymagań też dopiero się zaczęło, tak, od kilku lat. Jeżeli spojrzymy na przykład na nazwy firm, które zapewniają rozwiązania bezpieczeństwa, to jest ich mnóstwo. I to jest pewien problem, tak, dla decydentów, jak to wszystko zaimplementować. Jestem przekonany, że to się w ciągu następnych kilku lat skonsoliduje. Zainwestowane zostaną jeszcze w to większe pieniądze. Na to się nałożą pewne procedury, prawo, bezpieczeństwo, no cała ta sfera legislacji. I to spowoduje, że to bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo będzie podlegało takim samym rygorom jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, że znowu wrócę do tego przykładu. Oczywiście zawsze będzie się coś działo, zawsze będą jakieś zagrożenia, zawsze ten haker będzie wyprzedzał nas być może jeden krok, ale myślę, że ryzyko zostanie dużo, bardzo zminimalizowane i ono będzie podlegało takim samym proporcjom jak ryzyko, typowe ryzyko prowadzenia biznesu. Rozumiem, że w tej chwili skala jednak tych cyberprzestępstw rośnie, prawda, i to w sposób zatrważający co roku, prawda, i jakby jesteśmy jeszcze na tym etapie tego poważnego zagrożenia. Czy mógł pan powiedzieć, jakie pan w tej chwili widzi największe zagrożenia tak naprawdę w tej dziedzinie? W dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Oczywiście cyberbezpieczeństwa dla obywateli, dla firm. Zagrożenia można podzielić z grubsza na dwa obszary. Jedno to jest zagrożenie dla konkretnego biznesu, dla konkretnej firmy, dla konkretnej działalności biznesowej. Drugie zagrożenie to jest zagrożenie dla obywateli polegające na tym, że jakieś krytyczne systemy zostaną zaatakowane, zainfekowane, albo informacja, która jest w tych systemach, no będzie po prostu nie do końca oddawała rzeczywistość. Zagrożenie, to o czym mówiliśmy, takim podstawowym zagrożeniem to jest A, świadomość, ale o tym już mówiliśmy też, że to idzie w dobrą stronę, ale B, też determinacja w zaimplementowaniu pewnych rozwiązań. Dużym też zagrożeniem jest dostęp do wiedzy. Dużym zagrożeniem jest to, że mamy niedobór na rynku pracy informatyków, a w szczególności informatyków zajmujących się bezpieczeństwem. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więc bardzo często jest tak, że firma chciałaby zaimplementować tą politykę bezpieczeństwa, ale albo koszty, albo fakt samego wykonania tego zadania jest trudny. Natomiast tutaj po stronie plusów, po stronie tego, co można zrobić, widzę następujące rzeczy. Po pierwsze, proces automatyzacji, proces sztucznej inteligencji, jakby uczenia się maszynowego dotyczącego zagrożeń, jak również możliwość implementacji spójnych systemów, które adresują ten problem bezpieczeństwa, bardzo, bardzo się zwiększa. Na przykładzie takiej firmy jak moja mogę powiedzieć, że po pierwsze środki, tak zwane R&D, Research and Development, które inwestujemy w zagadnienia bezpieczeństwa, rosną w sposób lawinowy. Po drugie, praktycznie każdy nasz produkt, który wypuszczamy na rynek, ma w sobie zaszyty jakiś tam aspekt bezpieczeństwa. Po trzecie,
wydaje mi się, że wielka szansa i wielka taka prosta możliwość podniesienia naszego bezpieczeństwa to jest zaimplementowanie, zbudowanie i potem wdrożenie sieci komputerowej, sieci transmisji danych, głosu i wideo w taki sposób, żeby ta sieć stanowiła element bezpieczeństwa, żeby ta sieć słuchała, wykrywała ewentualne ataki i odpowiednio na nie reagowała, no, odcinając to źródło ataku. Dzisiaj jeszcze większość przedsiębiorstw implementuje tą swoją architekturę bezpieczeństwa w ten sposób, że buduje tak zwany firewall, kontroluje ruch pomiędzy siecią wewnętrzną a zewnętrzną. Natomiast coraz więcej mamy przypadków takich, że sieci, firmy robią to w sposób bardzo spójny, a sieć komputerowa jest tym centralnym takim punktem, które zapewnia wdrożenie odpowiednich parametrów tak, aby te ataki były wykrywane i żeby te ataki były mitygowane, że się tak wyrażę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11:00.